Zdaniem księdza Twardowskiego cierpienia trzeba się wciąż uczyć. Jest ono bowiem tak przejmująco dotkliwe, że łatwo prowadzi do rozpaczy i przygnębienia. Tymczasem chrześcijaństwo jest religią nadziei. Nie pozwala zatem na rozpacz, na to wielkie, na to wielkie nic chodzące między nami na palcach, jak napisał poeta. Człowiek o własnych siłach nie potrafi jednak odrzucić narzucającej się z ogromną siłą rozpaczy. Dlatego potrzebuje pomocy Ducha Świętego. I jeśli, przywołam naukę Ojca Świętego, człowiek odrzuca tę pomoc, wówczas dopuszcza się grzechu, który Chrystus nazwał bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu, oznajmiając równocześnie, że jest on nieodpuszczalny. Wyklucza bowiem w samym człowieku pragnienie odpuszczenia, odpycha miłość i Boże miłosierdzie. Człowiek wówczas mniema, że sam sobie wystarcza. I z tej właśnie samowystarczalności rodzi się także, jak pisał Ojciec Święty, europejskie zło. Ksiądz Twardowski, o ile dobrze zrozumiałem, przyjmował tę teologiczną interpretację, chociaż w duchu refleksji negatywnej zasugerował, że czasem, a już to straszne zdanie, czasem po prostu rozpacz, wielkie nic chodzące pomiędzy nami na palcach, więcej o nim, czyli o Bogu powiedzą. Rozpacz, która mówi o Bogu. Coś tu chyba nie w porządku z Janem. Litania do uśmiechu. Uśmiechu w bólu głowy. Uśmiechu w cierpieniu. Uśmiechu, gdy pieniędzy do jutra nie starczy. Uśmiechu, gdy Dudek rozkłada swój czubek. Bliźni przyszedł do kościoła i na bliźnich warczy. Uśmiechu, kiedy koza stanęła z zachwytu. Ksiądz duszpasterz nie straszy, bo wyciągnął nogi. Kiedy niewierzący modli się po cichu, prezesowi rosną za uszami rogi, kiedy Ewa Adama wyprowadza z raju, ciemno, coraz drożej, niebo z komarami. Uśmiechu, Baranku Boży, zmiłuj się nad nami. Czy należy przyjąć sugestię pani, Zofii, bo przecież się znamy, Zarębianki, że rozpacz dla bohatera poezji Jana Twardowskiego nie jest grzechem, jak w tradycyjnej doktrynie chrześcijańskiej, ale nieodłącznym elementem życia. Uważa się, że bez niej byłoby ono niepełne. Ból, cierpienie, rozpacz uznane są w tej poezji, pisze Zosia, za tajemnicę, w której uczestniczy milczący Bóg. Otóż, proszę Państwa, mam z tym problem. Bóg uczestniczy w ludzkich wolnych decyzjach, nadaje im boski wymiar, czy jednak przebóstwia grzech? Raczej nie, gdyż grzech jest tym, co niszczy każdą formę humanizmu. Chyba że przyjąć, iż ksiądz Twardowski pojmował w rozpatrywanym wierszu rozpacz jako synonim duchowej ciemnej nocy, prowadzącej do bliskości z Bogiem, do wewnętrznego oczyszczenia i głębszego otwarcia na obecność prawie zawsze milczącego Boga. Być może też autor Znaków Ufności uległ poetyckiej emocji, sądząc, że człowiek zasadniczo nie jest zdolny, nawet w dramatycznym akcie rozpaczy, ostatecznie porzucić Boga, zaprzeć się Go w sposób niemal absolutny. Rzecz jest, proszę Państwa, trudna do jednoznacznego przedstawienia. W każdym razie pewne jest jedno, i to pięknie mówił ksiądz Jan, na cierpienie trzeba patrzeć w świetle wiary, odrzucić racjonalne wyjaśnienia i próbować cierpienie, tak by powiedziała pani Kamieńska, gdyby żyła, próbować cierpienie przeboleć, to znaczy włączyć w promieniowanie Jezusowego krzyża. I tego rodzaju doświadczenie ma według księdza Twardowskiego swoistą skalę natężenia.
To mi się wydaje ważne. Państwo szczególnie posłuchajcie. Otóż o tę skalę natężenia chodzi. Proces ten może przechodzić przez etap osamotnienia, choroby, umiłowania nieprzyjaciół i w miłości oddania życia za innych, by w końcu człowiek mógł dostąpić łaski przylgnięcia do Boga i Jego Matki. Ksiądz Twardowski często podkreślał, że posłańcy Boży przychodzą zawsze w jakiś sposób z pustyni. Wspomnijmy Jana Chrzciciela czy świętego Pawła, który po 3 latach zjawia się z Arabii. I nie jeden człowiek, proszę Państwa, zmęczony i tak powiem zniechęcony bezmodlitewną gadaniną w dzisiejszym chrześcijaństwie, idzie jak Eliasz na pustynię. Może tam niespodziewanie znajdzie się na górze Bożej Horeb i spotka bezpośrednio Boga, by następnie z nowymi wyliczeniami wrócić do swoich braci. Przypuszczam, że ksiądz Twardowski wyznaczał poezji podobną rolę, ujawniając wewnętrzną pełnię życia, staje się ona zachętą do pustynnego stylu obecności wśród ludzi, do odkrywania tajemnic miłości, którą przekazał światu Chrystus, wreszcie do radości, jaką jest życie z Bogiem. Taka jest bowiem kondycja człowieka. Nadzieja i rozpacz, radość i ból szukają razem miejsca dla siebie. Przyszła rozpacz przeprosić, że jest rozpaczą. Najdroższa, mówię do niej, za co przepraszasz? Za co? Dobroć nagrodą za smutek. Pies ranę wylizze. Od rozpaczy do wiary najbliżej. Ale proszę Państwa, i to jest znowu kolejna, sądzę, istotna sprawa nie tylko dla księdza Jana, ale dla nas tu zebranych. Czy to znaczy, że Bóg cierpi wraz z człowiekiem? Ksiądz Twardowski mógłby odpowiedzieć na to pytanie wszelkich pytań zapewne tak. Bóg jest niesamolubną, czystą, pozbawioną egoizmu miłością, która nigdy nie odwołuje się do przemocy. I dlatego bywa narażona na ryzyko odmowy. Tak sądzę, że odmowa i odtrącenie muszą w jakiś Bogu tylko wiadomy sposób dosięgać Jego samego. Lecz cierpienie Boga nie jest znakiem słabości. Wręcz przeciwnie, to znak, mówił Jan, niezamierzonej pełni, chwały, mocy i wolności Boga. Bóg cierpi inaczej niż człowiek. Przyjmuje cierpienie z miłości do ludzi, współcierpi razem z nimi. Jeśli więc istnieje w Bogu cierpienie, to nie należy ono, teraz powiem jak metafizyk klasyczny, do istoty Boga, ale pozostaje skutkiem Jego osobowej miłości, która ogarnia wszystkich ludzi. To, proszę Państwa, najgłębsza tajemnica, która może być rozjaśniana tylko wiarą. Znamy przecież wielu ludzi, którzy uczestniczyli w cierpieniu krzyżu Jezusa. Życie przeniknięte cierpieniem jest dłuższe i bogatsze. Te słowa mogą brzmieć pusto i wyniośle w oczach kogoś, kto nie zaznał takiego bólu. Lecz w żywych słowach cierpiącego księdza Twardowskiego tak nie brzmi. Ostatnia, proszę Państwa, już część moich rozważań ma tytuł Ksiądz Twardowski teolog. Ostatnia część tych uwag ma wyraźnie i świadomie charakter perswazyjny, a więc zachęcający do dyskusji zgodnie z etymologią tego słowa perswazji. Przyjęło się na ogół sądzić, że ksiądz Twardowski był wrogiem teologów, filozofów i w ogóle wszelkich naukowych podszeptów kultury. W wielu swoich wierszach, słyszeliście to Państwo dzisiaj też, dawał temu przekonaniu widoczne znaki potwierdzające. Wydaje się jednak, że tę obiegową formułę należy zrewidować, także wbrew samemu poecie, który, nie mogę tego ukryć, był osobą kokieteryjną. Aby taki cel osiągnąć, trzeba odkryć pokrewieństwo między językiem objawienia a językiem literatury. Teologos to ten,
kto wypowiada Słowo Boże, a ponieważ Boże Słowo, a ponieważ Bóg Słowo swoje przedstawia w sposób dla ludzi zrozumiały, teolog również po ludzku w kościelnej wspólnocie wyraża Słowo Boga. I ta rozmowa z Bogiem i o Bogu powinna brać pod uwagę obydwa języki. Język dyskursu teologicznego i literackiego. Ksiądz Twardowski, jako kapłan i poeta, tak właśnie czynił. Zaangażowany w ducha posoborowej odnowy, starał się reagować na wszystkie teologiczne projekty ojców soborowych. Jego swoista niechęć do żargonu teologicznego była przede wszystkim wyrazem troski, aby z jednej strony zbytnio nie racjonalizować tajemnic wiary, z drugiej zaś była to chęć ustrzeżenia wiernych przed fideizmem i biblicyzmem. Był to też zapewne znak rywalizacji. Kto lepiej, teolog czy poeta, potrafi wyrazić tajemnicę człowieka? Kto w sposób bardziej przekonujący ujmie warunki egzystencji, powiązanie między milczeniem a słowem, bólem a szczęściem, śmiercią a życiem? Wydaje mi się, proszę Państwa, że ksiądz Twardowski, rozróżniając słowo teologii od słowa poezji, doprowadzał do ich wzajemnego dopełnienia w prawdzie. Teologia powinna wsłuchiwać się w głos literatury, a ta ostatnia oglądać siebie przez pryzmat biblijno-teologiczny, w obu wypadkach zachowując wyczucie autodystansu, głębi i bezmiaru rzeczywistości oraz języka. Tak właśnie, powtórzę, dzieje się w przypadku tej poezji, którą omawiam. Otóż poeta w języku artystycznym, nacechowanym paradoksami, zestawieniami, sytuacjami poetyckimi, dyskretną metaforyką, wypowiadał to, co znajduje się na granicy wypowiadalności. Sugerował treści ukryte w dogmatycznym skarbcu tradycji i nauki Kościoła. Jego wiersze o Bogu ukrytym, Bogu bez końca, o Bogu filozofów, medytacji o cierpieniu, Kościele, niewierze, czyż nie nakładają się na treści teologiczne i filozoficzne odnoszące się do tych spraw? Taką samą metodologię znalazłem u Guardiniego na przykład, u Baltazara, czy w Polsce u księdza Pasierba, czy księdza Szymika. Nie chodzi mi tutaj o literackie powtarzanie wzorców teologicznych, ale o wzbogacanie teologii, o nowe, jakby to Ingarden mógł powiedzieć, jakości interpretacyjne, uwrażliwiające jej na sam rdzeń przekazu objawienia, symboliczność języka opisu. Bóg zawsze jest w tle, zawsze ukryty, zawsze mówi tylko metaforycznie. Wzorcowym przykładem takiej, już proszę Państwa, zaraz kończę, wzorcowym przykładem takiej pedagogicznej postawy był Jezus, który w języku przypowieści, porównań, czy nawet lingwistycznych zagadek, choćby w polemikach z faryzeuszami, wyjaśniał tajemnicę Bożego Królestwa. Oczywiście zawsze należy pamiętać, że człowiek nie jest w stanie dotrzeć do istoty Boga, gdyż przekracza naturalne ludzkie możliwości. Może natomiast poszerzać niejako zakres swoich w tym względzie trudów poznawczych. Skoro Bóg objawił się za pomocą, jak wiedziałem, zrozumiałego języka, istnieje szansa coraz pełniejszego odsłaniania nieskończonych Bożych sekretów. Zważać tylko należy, aby ten proces odbywał się w blasku ortodoksji. Ksiądz Twardowski nigdy o tym nie zapominał, co znajdowało mocne odzwierciedlenie, zwłaszcza w jego kaznodziejstwie i publicystyce. Nie był też przeciwnikiem rozumu ani zdrowego rozsądku, jak zdaje się sugerować Jacek Cznaty. Ciągłe ćwiczenie się w literackiej i życiowej prostocie nie prowadziło pisarza do akceptacji romantycznego przeciwstawienia mędrca i rozumu. Starał się on natomiast przekonać, że ludzki rozum nie musi kapitulować w kwestii wiary, co najwyżej powinien rozpoznawać swe naturalne granice poznawcze. Są, proszę Państwa, to mówił święty Tomasz, są, proszę Państwa, takie prawdy wiary konieczne do zbawienia, które mogą zostać przez rozum uchwycone. On to mówił rewelabilia, ale są i takie, wobec których rozum milknie, a nawet nigdy nie mógłby ich zauważyć, gdyby nie źródło objawieniowe, rewelata, na przykład wcielenie, Trójca Święta i inne. Dostrzegając różnicę między wiarą i rozumem,
teologią i filozofią, ksiądz Twardowski zgodnie z dawną chrześcijańską tradycją zachęcał do harmonii wiary i wiedzy. Podkreślał też istotny fakt, że wiara ma racjonalne podstawy. Nigdy bowiem nie chciałby wierzyć na ślepo. Wiara i wiedza są przeciwieństwem błędu. Godzą się zatem ze sobą w prawdzie, aforystycznie i pięknie powtarzam. Dlatego, proszę Państwa, należy unikać tak zwanego fideizmu, czyli przekonania, że wiara powinna się rozwijać kosztem rozumu, względnie usuwając w miarę swego rozwoju na bok rozum i jego prawa. Zwolennicy takiej postawy mówią, że wystarczy po prostu wierzyć w to, co głosił Chrystus. Żadne studia, czytanie literatury innej niż Pismo Święte nie są potrzebne, gdyż tylko przeszkadzają w autentycznej, duchowej bliskości z Bogiem. Naturalnie, jak Państwo wiecie, sprawa jest skomplikowana bardziej, ale zarazem i prosta. Rozum przecież oświeca wiarę, wskazuje jej wewnętrzną, pozbawioną absurdu strukturę, umacnia, powiedziałbym, w egzystencjalnej pewności. Wskazuje też na tajemnice, które mogą się odsłaniać tylko w zaufaniu wiarygodnym świadkom, którzy potwierdzają wiarę gestem moralnym, często, jak dzisiejszy bohater naszego dnia dzisiejszego, bo dzisiaj jest świętego Stanisława, aż do męczeństwa. Wiary zatem nie można zyskać, pisał ksiądz Jan, przez chęć bycia wierzącym. Nie można się jej nauczyć, jak równań matematycznych albo formułek prawnych. Wiara jest łaską i angażującą życiową odpowiedzialność odpowiedzią na apel płynący ze strony świadków ewangelicznego stylu życia. Wiara, powtórzmy, już naprawdę kończę, nie oddala jednak rozumu. Wręcz przeciwnie, czeka na jego wsparcie i światło. Kto więc chciałby osiągnąć prawdę kierującą w stronę zbawienia, powinien żyć, zdaniem księdza Twardowskiego, w przestrzeni, on to ładnie nazywał, wiary dynamicznej, wciąż się odradzającej, zjednoczonej z rozumem, wiary przez to rozumnej i wrażliwej na świadectwo, której wzorem jest Chrystus, cierpiący i zmartwychwstały. Wiara bezrozumna, proszę Państwa, prowadzi na manowce życia, może czynić ciebie krwawą ideologią, może zaciemniać sumienie. Brońmy się, zachęcał ksiądz Jan, przed tego rodzaju postawami i nie zniechęcajmy się trudnościami w wierze. Na jej dnie musi tkwić ziarenko niepewności oraz świadomość milczącej obecności Boga. Nazywają cię brzydulą, uciekają w te pędy po kolei. Biorę ciebie na ręce, jak królika na szczęście, śmierci, chwilą największej nadziei. Bóg, cytował poeta proroka Izajasza, jest Bogiem ukrytym, ale daje znaki swej miłości. Uczynił z ludzkiej historii historię zbawienia. Warto w niej rozumnie uczestniczyć. Wówczas zapewne najróżniejsze niepokoje i bóle nie znikną. Umocni się wszakże ludzkie, religijne zawierzenie. Kontemplacja prawdy okaże się kontemplacją miłosiernego, kochającego każdego człowieka Boga, a poezja obejmująca całość ludzkich egzystencjalnych doświadczeń, poezja wewnętrznie pełna, będzie pomocą w tej pobudzonej przez łaskę odpowiedzialnej aktywności. Proszę Państwa, ksiądz Twardowski, jak wiecie, połączył w swojej twórczości poetycki, osobny styl pisania z poetyckim stylem życia, czyli takim sposobem kontaktu z ludźmi, w którym mieści się żywioł duchowego piękna, porozumienia, przebaczenia, po prostu miłości. Zespolił franciszkańską wrażliwość otwartą na dobro intelektu, optymizm poznawczy, wiarę w stworzenie, wartość ludzkiej pracy, z pokorą wobec cierpienia, bólu, siły zła, które umniejszają się w zetknięciu z miłością. Wiersze księdza Twardowskiego dotykają najbardziej życiowo mocnych doświadczeń. To poezja pokory i pokorna wobec każdej drobiny istnienia. Poezja teologiczna, w sensie, jaki temu słowu nadał Arystoteles, a w epoce renesansu powtórzyli nie tylko Petrarka, nazywając teologię poezją o Bogu, nie tylko Boccaccio,
ale i Eros z Rotterdamu, dla którego pierwowzorem, jak Państwo wiecie zapewne, teologa, poety, był sam Chrystus. Ksiądz Twardowski nie czynił jednak z poezji sprawy życiowo najważniejszej, wcale nie, ale widział w niej Boży dar, umożliwiający wejrzenie w zagadnienia trudne do wypowiedzenia nawet w języku konfesyjnym. Nie można, proszę Państwa, ostatnie moje zdania, już wyobrazić sobie polskiej kultury, polskiego kościoła, bez niosących radość, afirmację życia, wizję, jak to próbowałem zasadnić poezji wewnętrznie pełnej, wierszy księdza Twardowskiego. Od nas zależy, czy odkrywamy to wielkie bogactwo. Pamiętajmy też o kapłańskim sposobie życia. Poeta ksiądz wszystkich przygarniał, zawsze łączył, był do końca ekumeniczny, tak jak i jego poezja. Dziękuję Państwu.